Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Żydzi sprzeczali się między sobą, mówiąc: jak on może nam dać swoje ciało na pożywienie? Rzekł do nich Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje ciało i pije krew moją, trwa we mnie, a ja w nim. Jak mnie posłał żyjący Ojciec, a ja żyję przez Ojca, tak i ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze mnie. To jest chleb, który z nieba stąpił. Nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. To powiedział, ucząc w synagodze w Kafarnaum. Oto słowo Pańskie. Na samym początku, drodzy, taką zrobię osobistą wycieczkę, bo dzisiaj jak czytam te Ewangelie, jak Żydzi nie mogą pojąć, jak to jest możliwe, że ten Jezus daje się jeść i daje pić swoją krew. Rzeczywiście musiało to brzmieć bardzo ciężko w ich uszach. No, my jesteśmy przyzwyczajeni, znamy tajemnicę Eucharystii, dla nas to jest normalne, że spożywamy ciało Chrystusa, czy pijemy Jego krew, no, ale wyobraźcie sobie, że nie było Pana Jezusa, tylko ktoś z nas tutaj staje i mówi: słuchajcie, jak będziecie jedli moje ciało i będziecie pili moją krew, to będziecie mieli życie wieczne. No to ludzie by się popukali po głowach, z obrzydzeniem popatrzyli na takiego klienta i wyszli po prostu, nie? No więc nie ma co też tak patrzeć bardzo ostro na tych biednych Żydów, którzy nie pojmowali tego, co Pan Jezus mówił. To jest jedna strona medalu, a z drugiej, druga strona medalu jest taka, że powinna się w nas dzisiaj budzić jakaś ogromna wdzięczność, że jesteśmy chrześcijanami. Ogromna wdzięczność, że dane nam jest poznać te tajemnice właśnie, że kto spożywa chleb, kto spożywa ciało i krew Chrystusa, ma życie wieczne. Ja się muszę wam pochwalić, że jestem 32 rok chrześcijaninem. Dzisiaj mija 32 lata, jak zostałem ochrzczony 9 maja. Na troszkę podtekst polityczny, mój tata na znak sprzeciwu, że świętowanie 8 jest zakończenia wojny, a nie 9, to 9 ochrzcił syna. Żartuję troszeczkę. Ale drodzy, dzisiaj właśnie mija 32 lata, jak zostałem ochrzczony. No i też wypełniło się z tego dnia proroctwo księdza proboszcza, który życzył moim rodzicom, by tak jak pierworodny, bo jestem pierworodny, było poświęcone właśnie w Starym Testamencie Panu, na służbę Panu, by to ich pierworodne zostało księdzem. No i rzeczywiście tak się stało. Było ciężko, ale się udało. Było ciężko, ale się udało. Drodzy, wracamy do trzeciego przykazania. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Ten w tym katechizmowym ujęciu, w tym biblijnym, Księga Wyjścia, 20 rozdział, 8 werset. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. I drodzy, jeśli przez te dni chcieliśmy popatrzeć na te pierwsze trzy przykazania z perspektywy Nowego Testamentu, to dzisiaj najmocniej, na pierwszy rzut oka, najmocniej odczuwamy tę różnicę między Starym a Nowym Przymierzem. Że to przykazanie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, które dotyczyło soboty, szabatu, i wiecie, że było przez Żydów bardzo rygorystycznie przestrzegane, do tego stopnia nawet, że w szabat można było zrobić określoną liczbę kroków.
to zobaczcie, że diametralnie się to zmieniło po przyjściu Chrystusa. Właśnie dlatego, że zamiast soboty świętujemy niedzielę. Niedzielę. I zaraz sobie o tym powiemy dlaczego. Ale drodzy, zanim o tym, to trzeba powiedzieć, że my często ulegamy i popełniamy ten sam błąd, jeśli chodzi o Dzień Święty, który popełniali Żydzi 2000 lat temu. Pamiętacie, że dla nich szabat był najważniejszy. Jezus, chodząc po ziemi, cały czas piętnował to, że nie człowiek jest stworzony dla szabatu, ale że szabat jest ustanowiony dla człowieka. A Żydzi, zobaczcie, bardzo literalnie podchodząc do tego, no nade wszystko chcieli zachować prawo, nie mając nieraz za chrzty miłosierdzia. Pan Jezus wyrzucał im to, prawda? Jak wam zwierzę wpadnie w kłopoty, to mu w szabat pomożecie, ale jak człowiek ma kłopoty, to mu nie pomożecie, bo jest szabat. Do dzisiaj, słuchajcie, ci ortodoksyjni Żydzi bardzo mocno przestrzegają szabatu. Wyobraźcie sobie, w Nowym Jorku spotkałem takie windy w wieżowcach, w dzielnicach, gdzie mieszkają ortodoksyjni Żydzi, że w szabat windy zatrzymują się na każdym piętrze. Nie wciska się, gdzie chcesz wysiąść, tylko żeby właśnie nie zrobić tej pracy, nie wcisnąć guzika z piętrem, to winda w szabat zatrzymuje się na każdym piętrze. A tam są wysokie budynki. Także taka podróż w szabat trochę trwa. I drodzy, my często też ulegamy właśnie takiemu podejściu do Dnia Świętego, jak Żydzi, że wydaje nam się, że niedziela jest dla niedzieli. Że niedziela jest dla niedzieli. Nieraz, prawda, 6 dni roboty, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota i przychodzi niedziela i zobaczcie, wielu z nas mówi, no może nie was, bo wyście są tu w tygodniu w kościele. Nie ma jeszcze niedzieli, wy już tu jesteście od 3 dni. Także pewno i was się to nie tyczy, ale każdy z nas jest narażony na takie pokusy, że nieraz przychodzi taka pokusa, no tyle 6 dni mordęg i jeszcze w niedzielę muszę wstawać iść do kościoła. No i później nas tak przychodzimy tutaj, siadamy w tej ławce, tak się uchwycimy i tak myślimy, byle do Ojcze Nasz, później to już jakoś poleci. Nieraz tak jest nam, że nam jest ciężko wytrwać na tej modlitwie. Ale nie wtedy, myślę, Panu Bogu jest ta modlitwa najmilsza, kiedy nam tak fajnie się godzinami uwielbia, tylko właśnie kiedy może te 3 minuty nam jest tak ciężko w tej ławce wytrzymać. A mimo to trwamy, to wtedy chyba najwięcej wymodlimy po prostu. I drodzy, trzeba powiedzieć, że niedziela nie jest dla niedzieli. Szabat nie jest dla szabatu. Jezus, chodząc po ziemi, cały czas to pokazywał, że Dzień Święty jest po to, by Bóg mógł się w jakiś wyjątkowy sposób zatroszczyć o człowieka. Niedziela jest po to, by Pan Bóg mógł się o nas zatroszczyć. Byśmy odłożyli to, czym żyjemy cały tydzień, odłożyli tę pracę, szczególnie zarobkową, i przyszli tutaj i pozwolili sobie na odpoczynek ciała, umysłu i ducha. Byśmy pobyli z Bogiem, odpoczęli, byśmy pobyli z rodziną. Dlatego, drodzy, Jezus, zobaczcie, kiedy chodził po ziemi, to cały czas na to wskazywał. Pamiętacie może, kiedy Jezus szedł z apostołami w szabat między polami i uczniowie zgłodnieli i zaczęli zrywać kłosy. A faryzeusze i uczeni w piśmie mówią, dlaczego twoi uczniowie łamią szabat i zrywają kłosy i łuskają? A Pan Jezus, parafrazując, odpowiedział bardzo prosto, bo są głodni. Jezus się troszczył o człowieka. Dla niego człowiek był najważniejszy. Innym razem, pamiętacie może tę sytuację,
perfidną sytuację, o której pisze Ewangelia, że kiedyś faryzeusze uczeni w piśmie upatrzyli sobie biednego, chromego człowieka, który miał uschłą rękę. I w tej swojej perfidii mówią tak: będziemy śledzić tego chorego człowieka. A jak będziemy śledzić tego chorego człowieka, bo jak spotka się z Jezusem, to możliwe jest, że Jezus go uzdrowi. A jeśli to zrobi w szabat, to będziemy mieli na czym go pochwycić i oskarżyć. I rzeczywiście śledzili tego biedaka, co miał sparaliżowaną rękę. Chodzili za nim wszędzie. I zdarzyło się, że był w synagodze, słuchał Jezusa i Jezus, znając ich myśli, oni myśleli, że świetny plan się im spełnił. Nie, to Jezus był inicjatorem tego, bo znał ich myśli, wiedział, co w swojej perfidii zaplanowali. I mówi im, co wolno uczynić w szabat? Coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zniszczyć? I do człowieka, który miał usłą rękę, powiedział: wyjdź na środek. Wyciągnij rękę. Wtedy jego ręka stała się zdrowa. Jezus troszczył się o człowieka. Dlatego drodzy, chciał nam pokazać, że Dzień Święty jest po to, by Bóg się mógł o nas zatroszczyć. By się Bóg mógł o nas zatroszczyć. Dlaczego potrzeba, drodzy, byśmy w niedzielę odłożyli nasze prace, szczególnie te zarobkowe, naprawdę odpoczęli i pobyli z Panem Bogiem. Pobyli z Panem Bogiem. Chociaż tę niecałą godzinkę na Eucharystii, na niedzielnej Eucharystii. Jak mówię o tym trzecim przykazaniu, to przypomina mi się sytuacja, kiedy przyszedłem do zgromadzenia, do postulatu. To jest taki pierwszy rok, gdzie człowiek się zapoznaje w ogóle ze zgromadzeniem, później jest rok nowicjatu, a później 6 lat seminarium. W tym pierwszym roku mieliśmy zaliczyć właśnie katechizm Kościoła katolickiego. No i zdawałem ten egzamin z tego katechizmu. No i padło pytanie księdza, który mnie egzaminował. Pyta się, czy wolno w niedzielę przekopać grządkę na działce poza miastem. A ja, górol, prosty chłop, pierwszy mój problem to nie wiedziałem, co to działka poza miastem, ale ale to było mniej ważne, natomiast sobie pomyślałem, no gdzie z kopacką w niedzielę, przecież to jest niemożliwe, to grzech ciężki, śmiertelny, absolutnie. I mówię, absolutnie nie wolno, to jest grzech ciężki, śmiertelny. A on mówi, siadaj dwuja. I mówię, jak to dwuja? No i otwiera katechizm Kościoła katolickiego, gdzie jest napisane, że osoby, które wykonują pracę umysłową przez tydzień, mogą w niedzielę na działce przekopać grządkę w celach odpoczynku i rekreacji. No mi prostemu góralowi to w głowie nie mieściło. No ale tak rzeczywiście katechizm mówi. Dlaczego? Bo zobaczcie, drodzy, trzeba zostawić to, czym się zajmujemy na co dzień. Przykład mojego taty. Ja się do dzisiaj z niego śmieję, bo on zawsze, jak mój tata prowadzi firmę budowlaną, no i dla niego pracą było wszystko to, co robił przez cały tydzień, do soboty włącznie, a w niedzielę siadał i robił, przygotowywał kosztorysy przed komputerem. No i jak wstąpiłem do zgromadzenia, to mówię, tata, przecież ty ciężko harujesz w niedzielę. A to, no jak haruję, siedzę przed komputerem. No to jak siedzę przed komputerem, to nie pracuję. Takie schematy, prawda? Się wydawało, że jak załatwia, biega i załatwia kolejne kontrakty, to pracuje, ale jak siedzi przed komputerem, no to nic nie robi. No robi. Mój brat, który jest informatykiem, to by musiał uchodzić za największego lenia na świecie, no bo codziennie tylko siedzi przed komputerem. Drodzy, Kościołowi nie chodzi o to, żeby nas zakuć w dyby przykazań i martwego prawa, żebyśmy podchodzili do tego jak faryzeusze.
ale żebyśmy zrozumieli, jaki jest duch tego prawa, które przynosi nam Jezus. Bogu chodzi o to, żeby się o nas zatroszczyć, żebyśmy, jeszcze raz powtórzę, odpoczęli fizycznie, psychicznie i duchowo. Czym jest, drodzy, więc ta niedziela dla nas z perspektywy Nowego Testamentu? Pierwsza i podstawowa rzecz, drodzy. Niedziela jest dniem, dzień święty dla nas, chrześcijan, jest dniem zmartwychwstania Chrystusa. I tu się nam rozwiązuje ten problem. Dlaczego w niedzielę, a nie w sobotę? Bo, drodzy, odkąd Jezus pokonał śmierć i zmartwychwstał, dzień święty dla nas to właśnie jest ten najważniejszy, który mówi o tym, że nasz Bóg, który przyszedł w ludzkim ciele i został zabity, umarł i został pogrzebany, pokonał śmierć w tym dniu, zmartwychwstał i że żyje. I że my w Bogu, który zmartwychwstał, też zmartwychwstaniemy. Każdy z nas zmartwychwstanie, drodzy. Nasze ciało zmartwychwstanie. Oczywiście ładniejsze niż to teraz, nie? Ale zmartwychwstaniemy na pewno. Jezus też po zmartwychwstaniu był inny. Nie rozpoznawali Go. Miał inne ciało niż przed śmiercią. Dlatego, drodzy, my w tym Bogu zmartwychwstaniemy, który pokonał śmierć. Jeśli więc, drodzy, nie świętujemy niedzieli, to pozbawiamy się możliwości świętowania zmartwychwstania. Jeśli nie świętujemy zmartwychwstania, to nie wierzymy, że Bóg żyje, że Jezus pokonał śmierć. A jeśli, drodzy, przychodzimy tu do kościoła, a nie wierzymy w to, że Jezus żyje, no to bez sensu to wszystko. To bez sensu. Drodzy, bo jaki sens miałoby przychodzenie tutaj, gdyby Jezus nie zmartwychwstał? Nie miałoby to sensu. Jaki sens by był, drodzy, żeby zawierać sakramentalne małżeństwa i żyć z jedną osobą do końca życia? Nie lepiej to by sobie było co 5 lat pozmieniać, żeby było tak atrakcyjniej? Nie, ale my ze względu na Jezusa to robimy, bo wierzymy, że On żyje. Jaki sens byłoby przyjmować święcenia kapłańskie, być księdzem? Żadnego sensu. Przecież świat patrzy na nas, księdzem Sławkiem i innymi księżmi, i mówi, patrzy na nas, no, biedaki, godni politowania. Najwięksi dewianci XXI wieku. Ale jedynym sensem bycia księdzem jest to, że Jezus żyje. Nieraz tak sobie leżę przed spaniem jeszcze i sobie myślę, Panie Jezu, jak Cię nie ma, to nie wiem, co Ci zrobię. No to nie dlatego, żebym nie był szczęśliwy jako ksiądz, tylko to jest tak po młodzieżowemu, powiem, odjechane, że naprawdę, gdyby on nie żył, to by to już nie miało żadnego sensu, żadnego. Dlatego, drodzy, potrzeba, byśmy tutaj w niedzielę przychodzili i umacniali się nawzajem w tej wierze, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał. Niedziela jest po to. Wszyscy tego umocnienia, drodzy, potrzebujemy. Taka niesamowita sytuacja wydarzyła się w życiu Pawła VI, kiedy, drodzy, podczas Soboru Watykańskiego II ojcowie soborowi nie mogli się dogadać, kłócili się, wszystko szło pod górkę. Ojciec Święty, Paweł VI, zarządził przerwę w obradach soboru i ogłosił pielgrzymkę do Ziemi Świętej. I wtedy spadła na niego wielka krytyka ze strony wielu kardynałów, ze strony liberalnych środowisk Kościoła, ze strony wielu dziennikarzy, że jak to? Tyle ludzi biednych na świecie, a papież sobie leci do Ziemi Świętej na wycieczkę. A papież się nie ugiął. Poleciał do Ziemi Świętej, wszedł do Bazyliki Grobu Pańskiego, uklęknął przed pustym grobem Jezusa, rozpłakał się przed tym grobem i powiedział, to prawda, nie ma Ciebie tutaj, zmartwychwstałeś. I kiedy Ojciec Święty zobaczył pusty grób, że nie ma w nim ciała Jezusa, to z nową siłą wrócił do Rzymu i dokończył sobór. To skoro papież potrzebował takiego umocnienia, że Jezus żyje, to czy my tego nie potrzebujemy?
Ale Bazylika Grobu Pańskiego staje się właśnie za każdym razem, kiedy przychodzimy na Eucharystię. To jest nasza Bazylika Grobu Pańskiego, który jest pusty. Druga sprawa, drodzy, niedziela jest spotkaniem Jezusa z uczniami. Pamiętacie, drodzy, że kiedy Jezus zmartwychwstał, ukazał się Marii Magdalenie, która pobiegła, ukazał się kobietom. Później Maria Magdalena pobiegła do Wieczernika, wzięła z sobą Piotra i Jana. Mówi, słuchajcie, nie ma Pana Jezusa. Przybiegli faceci, jak to faceci, popatrzyli do środka, stwierdzili, no rzeczywiście nie ma. No i co mieli zrobić? Weekend nie był za najlepszy, no to wrócili z powrotem do Wieczernika. Zamknęli się na cztery spusty, bo się bali, że się im to samo stanie, co Panu Jezusowi. A Maria Magdalena stała przed grobem i płakała. No i Pan Jezus mówi jej, kobieto, no czemu płaczesz? No ona tam, zebrano Pana mego, nie wiem, gdzie go położono i tak dalej. A Jezus mówi jedno słowo. Jedno. Ona go nie rozpoznawała, to co mówiłem, nie? On miał inne ciało niż przed śmiercią. Ale wypowiedział jedno słowo. I już ona wszystko wiedziała. Choćby był przebrany za nie wiem kogo, to by wiedziała, że to jest on. Jedno słowo. Powiedział Miriam, Mario. Wymówił jej imię. I niedziela jest po to, żebyśmy tu przyszli na Eucharystię i usłyszeli swoje imię, które mówi Bóg. Czesiu, ja żyję, nie bój się. Mario, nie wiem, Paulino, Natalio, Jaśku, nie wiem, jakkolwiek. Ja żyję. Nawiasem mówiąc, wiecie, dlaczego najpierw ukazał się kobietom? Złośliwi mówią, że jakby się ukazał facetom, to nikt by się o tym nie dowiedział. A kobiety w miarę sprawnie to rozprowadziły. Ale drodzy, to złośliwi tylko tak mówią. Ja jestem przekonany właśnie, że ukazał się kobietom, bo kochały tak jak Maria Magdalena. Że wystarczyło imię. Już wiedziała, że to jest jej ukochany. Słuchajcie, bo Maria Magdalena, ona nie była w Jezusie zakochana jak my, że w sensie w Bogu, w Mesjaszu, etc. Nie. Ona była zakochana w tym facecie, który ją uchronił od ukamienowania i nie chciał od niej tego, co chcieli zawsze mężczyźni. Czuła bezpieczeństwo przy nim, zakochała się w nim. Dlatego wystarczyło jedno imię. Kolejna sprawa, drodzy, niedziela to jest też czas odpuszczenia grzechów. Odpuszczenia grzechów. Pamiętacie, kiedy Jezus wszedł do Wieczernika po zmartwychwstaniu i tchnął na apostołów, powiedział pokój wam, to powiedział też, komu odpuścicie grzechy, są mu odpuszczone, a komu zatrzymacie, są mu zatrzymane. Dlatego, drodzy, niedziela jest po to, byśmy też przyszli i pozwolili Bogu, by nam odpuścił grzechy. Tak, pozwolili, bo Bóg nie zrobi niczego bez naszej zgody. I my przychodząc tutaj, na początku Eucharystii, kiedy mówimy akt pokutny, to właśnie wyrażamy ten żal za grzechy, czyli pozwalamy Bogu na to, by nam udzielił łaski przebaczenia. Tak daleko nam Bóg dał wolną wolę. A jeśli popełniliśmy ciężki grzech, możemy skorzystać ze spowiedzi świętej, z konfesjonału. Dlatego, drodzy, potrzeba jest, by niedziela była nie tylko spotkaniem tym naszym intymnym ucznia z Jezusem, tak jak Marii Magdaleny z Panem Jezusem, ale też by się stała momentem odpuszczenia grzechów. Odpuszczenia grzechów. Nie gadajcie tam, bo mi przeszkadzacie. Gadają tam, omawiają treści, ja rozumiem, a to będziecie dyskutować już po tym, po mszy. Mam dużą podzielność uwagi, ale cały czas, drodzy, przekonuję się o tym, że spowiedź i odpuszczenie grzechu, którego Bóg nam udziela, drodzy, to jest moment, w którym następuje uzdrowienie i w którym
jest ratowane nasze życie niejednokrotnie. Nieustannie się o tym przekonuję. Jestem 5. rok księdzem i cały czas się o tym przekonuję, jak wielką sprawą jest spowiedź. I od strony tego, który się spowiada i który spowiada inny. Kilka miesięcy temu w roku wiary przyszedł do mnie taki młody człowiek do zakrystii i mówi, czy mógłby ksiądz przed mszą świętą wyspowiadać mojego ojca, bo nie dosłyszy, już jest w podeszłym wieku i czy mógłbym go przyprowadzić do zakrystii. Ja mówię, że nie ma problemu. A on się tak cofnął jeszcze i mówi, proszę księdza, ale żeby ksiądz się nie przeraził, bo mój ojciec nie był do spowiedzi 67 lat. Mówię, że mnie to nie przeraża, mówię, żeby go przyprowadził, wyspowiadamy tatę, niech o nic się nie martwi. No rzeczywiście z wielkim wzruszeniem wysłuchałem tej spowiedzi świętej. Na drugi dzień dzwoni ten chłopak i płacze w telefonie. Płacze. Pierwsza myśl, jaka mi przyszła, to że dziadek umarł. Ale myślę sobie, po takiej spowiedzi to z butami do nieba. To się nie ma co aż tak martwić, aczkolwiek no wiadomo, że dla najbliższych ból wielki. No i mówię, co się stało? A on mówi, nic, proszę księdza. Tylko wczoraj na mszy świętej pierwszy raz w życiu widziałem mojego ojca, który przyjął komunię świętą. No rzeczywiście, nie mógł widzieć, bo miał 30 parę lat. Drodzy, pierwszy raz zobaczyłem mojego ojca, który przyjął komunię świętą. To jest niesamowite. I ostatnia sprawa, ostatnia, drodzy, rzecz. Niedziela, Dzień Święty, to moment przyjęcia daru Ducha Świętego i wyznania, że Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem. Pamiętacie tę sytuację, kiedy Jezus wszedł do Wieczernika i po zmartwychwstaniu tchnął na apostołów. Jezus dokonał takiego gestu. Tchnięcia na apostołów Ducha Świętego. Wiecie, że ten gest w liturgii do dzisiaj jest używany w Kościele katolickim? Gest tchnięcia? Kto się spotkał z gestem tchnięcia, ręka w górę? No to ciekawe, bo on się ostał tylko podczas egzorcyzmu. To dosyć dużo ludzi tu korzystało, widzę. Ja nie mówię o takim chuchaniu w mikrofony, jak czasem mamy na spotkaniach modlitewnych. Natomiast mówię o liturgicznym geście. Ostał się w czasie właśnie w dwóch miejscach w liturgii. Także żartuję trochę z tym egzorcyzmem. Pierwsze miejsce, gdzie ten gest tchnięcia się ostał, to jest moment mszy krzyżma. Kiedy biskup Wielki Czwartek w katedrze święci olej krzyżma i wtedy dokonuje tchnięcia nad olejem. A drugi moment jest właśnie w czasie liturgicznego obrzędu egzorcyzmu większego, kiedy egzorcysta mówi, Panie, tchnieniem swoich ust odpędź złe duchy, rozkaż im, aby odeszły, bo przybliżyło się Twoje królestwo. I wtedy dokonuje tego tchnięcia. I wtedy zawsze, drodzy, słyszymy przerażenie złych duchów, którzy fizycznie odczuwają zstępowanie Ducha Świętego. I niedziela, Dzień Święty jest po to, drodzy, byśmy tu przyszli i żeby Jezus mógł tchnąć na nas Ducha Świętego. Żeby mógł tchnąć. To prawda, że każdy z nas ma Ducha Świętego, On w nas jest. Ale jak mówi biskup Dajczak, potrzeba, żeby się ten Duch Święty w nas ujawnił. Wspomina biskup Dajczak taką sytuację, może żeście słyszeli, jak był młodym księdzem na jednej z pierwszych swoich parafii, jak nie pierwszej, i była grupa młodzieży, która założyła grupę modlitewną w duchu odnowy charyzmatycznej. I zaprosili proboszcza wikarego, na którym był biskup Dajczak, na spotkanie modlitewne i mówią, księże proboszczu, pomodlimy się, żeby ksiądz proboszcz otrzymał Ducha Świętego. A proboszcz mówi, słuchajcie, ja mam Ducha Świętego, mówi, jestem ochrzczony, przyjąłem komunię, jestem bierzmowany, święcenia kapłańskie przyjąłem. A jedna dziewczyna mówi, to się pomodlimy, księże proboszczu, żeby się w końcu ujawnił.
I takiego ujawnienia się Ducha Świętego każdy z nas potrzebuje. Każdy z nas potrzebuje. Nie tylko proboszczowie, ale każdy z nas potrzebuje takiego ujawnienia się Ducha Świętego w naszym życiu. Więc po to jest, drodzy, ta niedziela, by Jezus mógł tchnąć tego Ducha na nas. Jeśli, drodzy, ten Duch Święty w nas się ujawni, to wtedy możliwe jest z naszej strony wyznanie, że Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. To jest, drodzy, też tak konieczne. I wracamy tutaj do pierwszych momentów naszych rekolekcji, kiedy mówiliśmy o tym, żeby Pana Jezusa postawić na pierwszym miejscu w naszym życiu. I niech to będzie, drodzy, ta klamra, która spina te trzy dni. Jeśli przyjmiemy dar Ducha Świętego, jeśli się w nas ujawni, to wtedy, jak mówi Słowo Boże, jesteśmy w stanie wymówić, że Jezus jest Panem. I za każdym razem, kiedy tego Jezusa stawiamy na pierwszym miejscu, kiedy ogłaszamy Go Panem i Zbawicielem naszego życia, to wtedy dajemy miejsce tym znakom i cudom, którymi Bóg chce potwierdzać głoszone Słowo. Pamiętam, kilka miesięcy temu miałem okazję głosić Słowo Boże w czasie ewangelizacji na Barce. Może słyszeliście o takiej ewangelizacji w Krakowie, organizowanej przez księży Palotynów i krakowską żeglugę, gdzie barka pływa z Krakowa do Tyńca. Zapraszani są co miesiąc różni księża i biskupi. Głoszony jest kerygmat, a później jest nabożeństwo wyznania Chrystusa Panem i Zbawicielem. Podchodzi się do takiego krzyża San Damiano, zapala świece i wypowiada te słowa. I naszą uwagę w sierpniu miałem okazję głosić tam Słowo Boże. Teraz właśnie za tydzień też będę miał taką możliwość. I drodzy, kiedy w sierpniu tamtego roku byliśmy już na statku, naszą uwagę przykuł młody człowiek, który z trudem wchodził na barkę. Nie mógł wejść na barkę, bo bolały go plecy. Miał od urodzenia mu towarzyszył ból pleców. I słuchajcie, podszedł później w czasie nabożeństwa do krzyża. Chciał uklęknąć, żeby wyznać Jezusa Panem i zbawić się. Nie mógł, tak go plecy bolały. I kiedy zapalił świecę i wypowiedział na stojąco: Panie Jezu, ogłaszam Cię moim jedynym Panem i Zbawicielem, jego kolana się ugięły. Zaczął płakać, klęknął przed tym krzyżem. Chwilę później trzymał mikrofon i mówił, że nic go nie boli, a od rana go tak bolało, że wydawało się, że nie dojdzie na barkę. I zupełnie cały ból ustąpił na trwałe. W momencie, kiedy wyznał, że Jezus jest jego Panem. Wytrzymacie jeszcze minutkę? To jeszcze wam opowiem taką dygresyjkę zupełną na koniec o tym, jak Pan Bóg uczy swoje sługi pokory, ogromnej pokory, bo my księża często wpadamy w schematy i chodzimy takimi schematami i później Pan Bóg, żeby nas z tych schematów wyrwać, no to robi takie niespodzianki. No i wyobraźcie sobie, jak jechałem na tę barkę, to przyleciał do Polski mój przyjaciel i chciałem go, nie był już w Polsce jakiś czas, więc chciałem mu pokazać w Krakowie parę rzeczy, między innymi Łagiewniki, świątynię Sanktuarium Miłosierdzia i Centrum Jana Pawła II, które już jest na ukończeniu. No i mieliśmy te kilka godzin, żeby ten Kraków zobaczyć. I pojechałem do niego do domu, zabrałem go, a w tym czasie prowadziłem rekolekcję dla kapucynów, dla księży. I wyobraźcie sobie, zapomniałem portfela. Zapomniałem portfela, nie miałem ze sobą ani złotówki. Ten dom rekolekcyjny był kilkadziesiąt kilometrów od Krakowa. Mój przyjaciel jeszcze dalej mieszkał. Barka była o 20:00. Więc za parking zapłacił mój przyjaciel i po wszystkim siedliśmy do samochodu, odwiozłem go do domu, już było po północy, a ja patrzę, kończy mi się paliwo. No ale jak schodziłem z barki, to dostałem takie prezenty za tą wygłoszoną konferencję, wiosło, czapkę kapitańską i taką torebkę, w której była koperta. I mój przyjaciel wysiada z samochodu i taka myśl mi przyszła, żeby wziąć od niego pieniądze na paliwo, ale księża żyją w schematach. Myślę, jest koperta, to na pewno tam jest za to głoszenie, nie? No więc mój przyjaciel poszedł, ja jadę. Zajeżdżam na stację benzynową, słuchajcie, pierwsza w nocy i myślę, sprawdzę, ile jest w tej kopercie, żeby nie przelać.
Dobrze sprawdziłem, otwieram tę kopertę, a tam dwa bilety na rejs do Tyńca. I raz się śmiałem, raz płakałem tam na tej stacji benzynowej. I taki pstryczek po prostu od Pana Boga, który mówi, nie zawsze jak jest koperta, mogą być bilety do Tyńca. Drodzy, no i dobrze, że nas Pan Bóg wyrywa z takich schematów, bo byśmy nie mogli głosić Ewangelii. A tak to odziera nas z tego wszystkiego. Przymierze miłosierdzia wie o czym mówię, bo charyzmatem tej wspólnoty jest życie jakieś wyjątkowe z opatrzności Bożej. Nieliczenie na zbyt wiele, ale wiara taka, że Pan Bóg się zatroszczy o to wszystko. I myślę, że no wiadomo, módl się i pracuj. To taka zasada, która musi nam towarzyszyć chrześcijanom. Aczkolwiek nigdy nie możemy przestać ufać Panu Bogu i zastąpić to zaufanie schematami. Drodzy, kończąc już tę rekolekcję i tę dzisiejszą medytację nad trzecim przykazaniem, z całego serca Wam życzę, by ten Dzień Święty stał się dla Was przede wszystkim takim dniem, w którym odkryjecie to, że Bóg się wyjątkowo o Was troszczy. Że chce się wyjątkowo w ten dzień o Was zatroszczyć, o nas. Niech będzie, drodzy, takim dniem, w którym będziemy świętować zmartwychwstanie. Niech będzie wyjątkowym, intymnym spotkaniem naszym z Jezusem, jako Jego uczniem, uczeń Jezus. Niech będzie momentem przebaczenia grzechów i w końcu, drodzy, przyjęciem daru Ducha Świętego i wyznania, że Jezus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem. Amen.